dzisiejszy dzień przy tym pięknym słońcu można powiedzieć, że wyraźnie oddaje nam symbolizm tego wydarzenia, które właśnie się dzieje w Krakowie. Otóż mogę z całym przekonaniem stwierdzić, że otwierając Narodowe Centrum Nauki rozpoczyna się wiosna w nauce polskiej. Wiosna w nauce polskiej dlatego, że nowe struktury i procedury, które rząd 2 lata temu wykreował, w obecnej chwili stają się już prawdziwą, trwałą rzeczywistością. Narodowe Centrum Nauki przyjechało do Krakowa dlatego, że Kraków zasługuje na to, aby być stolicą nauki polskiej. Kraków z tak wybitnymi przedstawicielami, naukowcami, których trudno znaleźć w innych miastach. Kraków ze swoją przeszłością ponad 600-letnią akademicką. Kraków, w którym mieszka tak wielu godnych i szlachetnych intelektualistów. Fakt, że Narodowe Centrum Nauki będzie mieć siedzibę w Krakowie i wyprowadzamy je nie tylko spod centralnego zarządzania polityków, ale też w stolicy kraju do Krakowa, ma ogromne znaczenie dla całego środowiska naukowego, nie tylko społeczności miasta Krakowa, nie tylko mieszkańców Krakowa, albowiem symbolizuje również nowy etap w nauce polskiej, etap, który można byłoby nazwać początkiem regeneracji nauki polskiej. Nigdy nie było w nauce polskiej źle. Powiedziałabym, że mamy wiele przykładów znakomitych osiągnięć naukowych teraz, ale nasze oczekiwania i marzenia są jeszcze większe. I ja wierzę, że właśnie dzięki temu, że to tutaj będą spotykać się najwybitniejsi naukowcy z całej Polski, właśnie w Krakowie, ta przemiana jakościowa w nauce się właśnie tutaj dokona. Już wszystko jasne. Narodowe Centrum Nauki.